Dzisiaj piąty odcinek z serii Kultowe Intra, a w nim... A więc dzisiaj pokażę wam intro do Nothing Else Matters Metallica. Jest to dosyć proste intro, ale jednocześnie trochę nietypowe. Mamy tam kilka takich smaczków, o tym opowiem trochę później. Przede wszystkim to, co musicie wiedzieć, to, że gramy to w tonacji e-moll. I gramy to na 6 ósmych. Taki mamy podział rytmiczny. Czyli możemy to policzyć tak. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Jakbyśmy tańczyli poloneza. Tak naprawdę będziemy w ten sposób grać przez cały czas, poza jednym małym wyjątkiem, ale to jest nasz podstawowy podział rytmiczny. Teraz jak to się przekłada na granie na gitarze? Otóż mamy taki rytm. Czyli gramy palcami prawej ręki i teraz kciuk ląduje na strunie E. Pierwszy palec na strunie G. Drugi na strunie B. I trzeci na strunie E. I po kolei gramy. Raz, dwa, trzy. A potem wracamy. Dwa, dwa, trzy. Czyli gramy E, G, B, E. I wracamy B, G. Przyzwyczajcie się, bo tak będzie wyglądał ten rytm praktycznie przez cały czas i warto sobie poćwiczyć właśnie prawą rękę, zanim zaczniecie cokolwiek robić lewą. Całe intro zaczniemy od zagrania 4 taktów właśnie naszego takiego podziału na pustych strunach. I gdy dojdziemy do 4 taktu, mamy następującą rzecz. Czyli... W czwartym takcie, na ostatni dźwięk, czyli na 3, drugie 3, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, gramy trzecim palcem na 7 progu najwyższej struny E, dźwięk B. I od razu później, na raz kolejnego taktu, gramy jeszcze raz ten dźwięk B, ale jednocześnie z kciukiem gramy pustą strunę E. Czyli mamy coś takiego. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz. Od razu potem gramy strunę B pustą i G. Teraz gramy pull off z tego dźwięku B do pustej struny. I znowu powtarzamy pustą strunę B i G, dokładnie tak samo jak przed chwilą. Czyli z poprzedniego pustego taktu. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. W kolejnym takcie znowu zaczynamy od pustej struny E. Potem pusta struna G. I tu mamy taką frazę. Czyli znowu gramy ten dźwięk B, ale jednocześnie gramy go ze struną B. Czyli podwajamy ten sam dźwięk tak naprawdę. Od razu później czwarty palec ląduje na dźwięku C, próg dalej, na 8 progu struny E i też gramy to z pustą struną B. Dosyć duży dysonans, prawda? I teraz gramy jednym ciągiem sekwencję pull-offów i hammer-onów, czyli z 7 progu mamy trzeci palec na tym progu, z dźwięku B gramy hammer-on na dźwięk C. Potem znowu pull off do tego dźwięku i pull off do dźwięku A na 5 progu, który trzymamy pierwszym palcem. Czyli mamy 3 palce na jednej strunie, prawda? Najpierw od 3 na 4, do 3 i do 1. I to wszystko dzieje się, gdy cały czas wybrzmiewa ta struna B.
Czyli ten takt będzie wyglądał w ten sposób. Od początku. I teraz następuje ciekawy zabieg. To jest jeden z tych smaczków, o których wspominałem na samym początku. Bo mamy kontynuację tej frazy legato, ale we wtrąconym takcie 3/8. Czyli mamy jakby pół taktu wobec tego, jak graliśmy wcześniej na 6/8, prawda? Wygląda to mniej więcej tak. Na czym to polega? Znowu gramy pustą strunę B z dźwiękiem B, czyli ten dwudźwięk, ten sam dźwięk tak naprawdę, unisono. Dźwięk A na piątym progu, pierwszym palcem. Zjeżdżamy nim do pustej struny, ale ja mniej więcej na wysokości trzeciego progu już puszczam. I zaznaczamy jeszcze raz pustą strunę E. Czyli z poprzednim taktem. Od teraz znowu wszystko gramy na 6/8. Przenosimy nasz kciuk na strunę A. Bo będziemy teraz kolejne takty grać właśnie od struny A, nie od E. Zaczynamy od jednoczesnego zagrania pustej struny A i najwyższej struny E. Ja gram trzecim palcem. A trzeci i czwarty palec lewej ręki lądują na piątym progu, na strunie G i B. To są dźwięki C trzecim palcem i E czwartym palcem. I warto sobie tą zmianę pozycji poćwiczyć już w trakcie grania tej poprzedniej frazy, czyli mamy coś takiego, gdy gramy to. I w momencie, gdy gramy tą pustą strunę E, to nasze dwa palce już lądują tutaj na tym piątym progu. I teraz gramy jednocześnie tą strunę A i E, strunę G, strunę B. I teraz pull off pierwszym palcem na strunie E z drugiego progu z dźwięku fis do pustej struny. I jeszcze raz. B struna i G struna. Czyli mamy. I dalej. W kolejnym takcie znowu gramy strunę A, G, B i pustą E. Dokładnie w takim samym rytmie i schemacie jak w poprzednim takcie. I teraz będziemy jednocześnie grać pustą strunę E i przesuwać się z pustej struny A przez dźwięk B. Musimy tutaj sięgnąć pierwszym palcem do dźwięku C. Ok? Zwróćcie uwagę, że te dwa palce cały czas są w tym miejscu, żebyśmy nie zahaczyli czegoś przypadkowego, ale też nam się to przyda, żeby mogło wybrzmieć to do następnego taktu. I zwróćcie też uwagę na to, jak krótki jest ten dźwięk E na pustej strunie przed tym naszym dwudźwiękiem. Przed tym, uwaga. Ten dwudźwięk od C to już jest raz kolejnego taktu. Więc poprzednie dwa takty będą wyglądały tak. Gdy zagramy ten nasz dwudźwięk C na raz w tym takcie, to potem gramy znowu strunę A, strunę G, strunę B i strunę G z powrotem, czyli mamy coś takiego. Są to szesnastki, więc mamy jakby raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz gramy pull off z trzeciego progu tym razem na strunie E, znowu do pustej. I znowu gramy strunę B i strunę G, czyli powtarzaj nasz pattern tak samo jak wcześniej. Cała nasza pozycja teraz wędruje na piąty próg, czyli o dwa progi się przesuwamy. Robimy slide. I na raz zaznaczamy już w kolejnym takcie. Ten sam kształt, tym razem jest to akord D sus. I ten takt będzie wyglądał w następujący sposób. Tutaj schemat jest taki sam jak w poprzednim takcie, czyli zaznaczamy akord na raz, a potem gramy strunę A, G, B, G. I teraz mamy kolejną serię pull-offów i hammer-onów. Czyli mamy hammer-on,
z pustej struny na piąty próg, na dźwięk A na strunie E i od razu pull off do pustej struny. Jest to dosyć szybka wartość, 32. Potem pull off do pustej struny bez siódmego progu, trzecim palcem, czyli z dźwięku Fis do dźwięku B i z pustej struny B pierwszym palcem na dźwięk E na piątym progu. Mamy już samą końcówkę, czyli tak naprawdę nasz ostatni takt, w którym się dzieje coś innego poza pustymi strunami. Czyli gramy dokładnie ten sam schemat co na początku, wracamy kciukiem do struny E. Ale nasze trzy dźwięki od struny G przez B do E gramy na 12 progu flażolet. I gdy ten flażolet na 12 progu sobie wybrzmiewa, to gramy z powrotem znowu nasz pattern, czyli strunę B i strunę G. Zagram teraz całe intro wolno. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeżeli tak i chcecie wesprzeć mój kanał, no to oczywiście wiecie co robić. Łapka w górę i subskrybe. No i oczywiście udostępnijcie ten film swoim znajomym. A jeżeli macie jakieś sugestie co do kolejnych odcinków albo tego odcinka, no to napiszcie w komentarzu pod spodem. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!